Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Katowicach ze względu na pandemię koronawirusa musiały zostać zorganizowane inaczej niż w poprzednich latach. Z tego powodu ograniczono liczbę przedstawicieli służb oraz lokalnych władz biorących udział w uroczystościach. Aby oddać hołd osobom walczącym o przyłączenie Śląska do Polski, w pierwszej kolejności złożono wieńce pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Następnie w ten sam sposób uczczono pamięć Wojciecha Korfantego, którego statua znajduje się na placu Sejmu Śląskiego. Na samym końcu delegacje złożyły kwiaty na placu Bolesława Chrobrego pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, stojącym przy budynku Urzędu Marszałkowskiego. Mija kolejny tydzień kampanii Nie Truj, w ramach której katowickie dzielnice odwiedza smogobus. W specjalnym pojeździe można poznać szczegóły dotyczące wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne, a także złożyć wniosek o taką wymianę. Chcemy jak najbliżej i jak najlepiej dotrzeć do mieszkańców, żeby im ułatwić składanie wniosków. Jest to dość wyjątkowy czas i dość specyficzny okres, ponieważ w tym roku, czy też w następnym roku, do następnego roku, w roku 2021, można używać kopciuchów. Więc w tym roku musimy koniecznie złożyć wniosek na to, żeby móc ubiegać się o dotację na wymianę systemu ogrzewania w roku 2021. Wysokość miejskiej dotacji sięga nawet do 10 tysięcy złotych. Więcej informacji na temat kampanii, a także rozkład jazdy smogobusa można znaleźć na stronie nietrój.katowice.eu. Za nami czwarty Światowy Dzień Ubogich. Była to okazja do objęcia wsparciem najbardziej potrzebujących osób, ubogich i bezdomnych. Na skwerze Przyjaciół z Miszkolca w Katowicach pojawiły się namioty, w których chętne osoby mogły otrzymać odzież, zjeść ciepły posiłek, a także otrzymać wsparcie medyczne i duchowe. Mimo trudnej sytuacji nie chcieliśmy zapomnieć o tym, żeby właśnie w tej trudnej chwili, nie tylko chwili pandemii, ale chwili, kiedy zbliża się zima, żeby zapomnieć o tych, którzy się źle mają, którzy żyją na ulicy, którzy nie mają gdzie przeczekać tego trudnego czasu pandemii i schronić się w swoim domu. I żeby dać im też to słowo nadziei, że razem przetrwamy, razem z tego wyjdziemy. W akcję zaangażowało się wiele podmiotów, w tym Wspólnota Dobrego Pasterza, Zupa w Kato, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Zakon Maltański czy Miasto Katowice. Światowy Dzień Ubogich ustanowiony został przez papieża Franciszka w listopadzie 2016 roku. Na całym świecie instytucje kościelne podejmują akcję zwrócenia uwagi społeczeństwa na potrzeby osób najbiedniejszych. Na przełomie października i listopada wzdłuż głównej alei na skwerze Walentego Fojkisa w Katowicach zostało postawionych 6 tablic w ramach projektu budżetu obywatelskiego Szlak historii dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Projekt zrodził się na początku 2019 roku w ramach zaliczenia jednego przedmiotu na studiach. Postanowiłem rozwinąć troszeczkę ten projekt i zgłosić go w 2019 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt przedstawia 6 tablic historycznych. Każda z tablic jest poświęcona osobnemu tematowi. Jest tablica, która przedstawia ogólny zarys dzielnic Wełnowiec-Józefowiec i pozostałe tablice przedstawiają m.in. kolonie robotnicze, historię przemysłową, życie kościelne, szkolnictwo i sport. Projekty powstałych tablic z informacjami o historii dzielnicy były konsultowane z Muzeum Historii Katowic, a zdjęcia, które na nie trafiły, zostały udostępnione m.in. przez mieszkańców z własnych zbiorów. Podobne tablice już wcześniej powstały w dzielnicy Dąb. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.